Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja dodam jeszcze, że pracuje pan w oddziałowym biurze edukacji narodowej, co nie jest bez znaczenia, gdyż dzisiaj rusza projekt Radia Opole pod tytułem Internowana Nadzieja, a wraz z nim otwarcie wystawy Poczta Podziemna. Chodzi oczywiście o Podziemną Pocztę Solidarności. Proszę pana, jak działała taka poczta? Czy to była poczta w takim sensie, jak podejmujemy to potocznie dziś, że miała swoich listonoszy, dystrybucję? To znaczy na pewno nie tak, jak pojmujemy to dziś, panie redaktorze. To była całkiem odmienna forma działania poczty. Powiedziałbym, nawiązywała do poczt historycznych, na przykład Poczty Legionów Polskich, gdzie były wydawane znaczki kwestarskie, gdzie zbierano na skarb i wojsko, do poczt obozowych z czasu I i II wojny, gdzie były znaczki wydawane w obozach, no, głównie oficerskich, w oflagach, ale czasem zdarzały się też znaczki wykonywane w stalagach. To nawiązywało do tych najlepszych tradycji dawnej poczty podziemnej właśnie. Przepraszam, a chyba dodajmy, że te znaczki były produkowane nielegalnie. Tak, oczywiście. Znaczki były produkowane nielegalnie. Ja tu nawiązuję do tej historycznej genezy powstania Poczty Podziemnej, ponieważ, jak wiemy, ponad 120 lat zaborów, tragedii zaborów, no praktycznie poczta na ziemiach polskich to była poczta rosyjska, austriacka, pruska. Pierwszy znaczek polski, zresztą najcenniejszy z polskich znaczków, do dzisiaj bardzo poszukiwany przez filatelistów, to jest Załód Kopiejek 10 i to jest znaczek w zasadzie poczty rosyjskiej. Później zaczyna się od dawania nadruków poczty polskiej na znaczkach właśnie pruskich i austriackich. Tak, gdzie trochę jest na przekór zaborcy, tak? Nie tyle na przekór, po prostu sygnalizowano, że już jest państwo polskie, jeszcze nie mamy poczty jako takiej, nie mamy znaczków. Znaczy, na przekór byłemu zaborcy, był to taki symboliczny gest. Nie tyle był to jakiś przekór czy figiel, ile właśnie podstawy budowy niepodległego państwa, no bo poczta, no to był ten symbol niezależnej. W zasadzie nie mamy jeszcze swoich znaczków, ale mamy już wstęp. Ale mamy pocztę, symbol niezależnej państwowości. To było coś takiego jak rząd tymczasowy w czasie powstania styczniowego, który też używał pieczęci rządu tymczasowego, no nieuznawany przez zaborców, traktowany. A jak w celi można wyprodukować taki znaczek? W celi, panie redaktorze, było to bardzo trudne, dlatego tutaj mówimy o tym fenomenie poczty podziemnej, no bo przede wszystkim tak, ludzie internowani 13 grudnia, osadzeni w ośrodkach internowania, w więzieniach, no tu na naszym terenie był to zakład karny w Grodkowie, zakład karny w Nysie, no byli rewidowani, przecież oni nie mogli żadnych przyborów mieć, papier też był zakazany, praktycznie nawet listy grypsy były wykonywane na papierze pakowym, pakunkowym, dlatego tym bardziej powinniśmy doceniać ten fenomen, że... No jak oni to robili, jak oni wycinali te ząbki, znaczy, jak rysowali te misterne przecież figury? Pierwsze wzory, no są takie, ktoś zbieracz powiedziałby prymitywne, chociaż tak nie można powiedzieć, bo to się obraża wykonawców, robili tym, co mieli i tym, co mogli. Rylcem był czasem jakiś kawałek szprychy gdzieś przemycony, czasem jakaś tam stalówka mniej czy bardziej ostra. Robiono linoryty, robiono również wzory w gumkach. W zwykłej gumce, myszce wycinano wzór. Takie stemple robiono. Tak, zaczynało się od stempli. Praktycznie można powiedzieć, że stemple to był początek poczty i stemple upamiętniały wydarzenia ważne. Na przykład jakie? Na przykład takie... Czas strajku w wybranym zakładzie, ileś dni, od do. Były również tak zwane poczty głodowe, czyli strajk głodowy w zakładzie X i od do trwający. Później, no, duże nasilenie poczty podziemnej to jest właśnie czas stanu wojennego, ten czas, gdy internowani
no, zaczynają dosyć taką dużą produkcję. Ja dopowiem, że ta nasza akcja Internowana Nadzieja, nasz projekt ruszył dlatego, że mijają właśnie, mija 35-lecie wprowadzenia stanu wojennego. Ale proszę. Tak. No właśnie, ja też chciałem panu redaktorowi podziękować za tą wielką i moim zdaniem wspaniałą akcję, waszą Internowana Nadzieja. A to całemu radiu, to nie mi. Ale ja na ręce pana redaktora te podziękowania składam, natomiast uważam, że no, tytuł jest piękny, ale jednoznacznie tak daje do zrozumienia, nadziei nie da się internować. Nadzieja to jest coś, co umiera ostatnie i dzięki nadziei przetrwali Polacy w obozach niemieckich, w obozach sowieckich, w łagrach, w gułagach, no a później internowani. Oni też budzili swoją nadzieję, tworząc te znaczki, które nie całkiem do końca były znaczkami. Tak, one były narobione na zwykłym pakowym papierze. Pan powiedział, że one nawet, tak bardzo oględnie, że one nie spełniały pewnych norm estetycznych, ale ja tutaj dopowiem taką ciekawostkę. Jest znaczek z brytyjskiej Gujany z XIX wieku. Paskudny, na oko, na byle jakim papierze. Pan wie, ile on był wart w 1980 roku? Prawie $1 milion. Od tamtej pory leży w prywatnym sejfie. Wart jest teraz pewnie z 50 milionów. Znaczy, pomimo tych wszystkich kłopotów, o których mówimy, raczej walorów filatelistycznych na pakowym papierze nie robiono. Raczej koperty, raczej karty pocztowe. Natomiast do znaczków starano się o lepszy papier. Ten papier albo był przemycany, albo od zaprzyjaźnionych strażników, wartowników, mówiąc językiem więziennych, klawiszy. Była to przebitka jakaś, papier maszynowy, ale nie pakowy. Brało się to z tego. Ale to też nie był super elegancki. Nie był super elegancki, ale chodziło o to, żeby do odbiorców trafiały w miarę już takie dopracowane wzory. Zresztą powiem, że pierwsze, to są wiadomo czarno-białe, bo tu jest też ważny element, nie było koloru, nie było tuszy kolorowych, także wielki kłopot z tym, żeby jakoś akcentować pewne rzeczy kolorem. Pierwsze stemple znaczki są czarno-białe, ale w Grodkowie jest znaczek taki, który poszukiwany bardzo przez kolekcjonerów. Jest to znaczek kolorowy. Na tle okna celi zakratowanego płonie świeca. To ile też taki znaczek może być wart teraz? To znaczy, to są ceny amatorskie, ceny uznaniowe, kolekcjonerskie. Ja nie wycenię go w ten sposób jak pan redaktor. Natomiast powiem, że to rynek wycenił tą Gujanę, nie ja. Ja wiem, ale znaczki są od kilku do kilkunastu, czasem kilkudziesięciu złotych. Najrzadsze są te z pierwszych serii, czyli powiedzmy lata 80., 81. i stan wojenny. Później idą do 89. coraz większe nakłady. Czyli podsumujmy. Ta poczta miała bardziej walor taki symboliczno krzepiący. To były bardziej cegiełki, za które się płaciło i dzięki tym pieniądzom można było wspomóc Solidarność Podziemną, a nie normalne znaczki do przyklejania na koperty. Oczywiście, że na pewno ten walor symboliczno krzepiący to był główny walor. Zbierano na pomoc dla internowanych, na pomoc dla rodzin internowanych, co też było pewną analogią, nawiązując do tej poczty, która nie była pocztą w czasie I wojny światowej. Dziękuję panu bardzo. Moim gościem był pan Andrzej Koziar, historyk z opolskiej delegatury IPN. Dziękuję serdecznie. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.